Witam Państwa. Kończy się miesiąc maj. Przygotowujemy się do otwarcia sezonu, ale jest również to czas na podsumowanie tego wszystkiego, co w miesiącu maju miało miejsce. Jako pierwsza informacja, którą chciałbym Państwu przekazać, myślę, że jest to informacja bardzo pozytywna. Mianowicie spróbowałem podsumować ilość realizowanych inwestycji w mieście związanych z budownictwem mieszkaniowym. Ilość pozwoleń na budowę, ilość decyzji, które wydaliśmy w tej kwestii, ilość wniosków, które wpłynęły do urzędu, od wniosków o pozwolenie na budowę, wskazuje, że na dzień dzisiejszy w Świnoujściu realizowanych jest lub oddawanych jest już do użytku około 1000 mieszkań. 1000 mieszkań w najbliższym okresie będzie oddanych do użytku. Pytanie, czy dużo, czy mało? Myślę, że jak na takie miasto jak nasze, to jest to pokaźna ilość mieszkań. Problem zaczyna się w momencie, kiedy zaczynamy dyskutować, kto te mieszkania kupi. I tutaj ten problem próbuje rozwiązać rząd, szukając różnych sposobów na to, żeby obniżyć koszty metra kwadratowego nowego mieszkania. Jest to bardzo trudne działanie, nie ukrywam, ponieważ rosną, i to lawinowo, ceny materiałów budowlanych, rosną koszty wykonawstwa, bo płace, oczekiwania płacowe pracowników w firmach budowlanych są bardzo duże i te koszty również rosną. Ceny nieruchomości również rosną i to wszystko powoduje, że ceny metra kwadratowego mieszkania, na przykład w Świnoujściu, są już bardzo, bardzo wysokie. Na ten temat bardzo często dyskutują politycy wszystkich opcji. No bo mieszkanie, szczególnie dla młodych ludzi, którzy rozpoczynają dorosłe życie, jest to dzisiaj jeden z podstawowych elementów. I politycy, jak zawsze, obiecują, że ten problem rozwiążą. Dzisiaj, niedawno, kilka dni temu, politycy Nowej Lewicy, tak się to dzisiaj nazywa, ta partia, wskazują na system idealny, który jak oni dojdą do władzy, rozwiąże problem budownictwa mieszkaniowego. Do czego on się sprowadza? Że przekażą samorządom więcej uprawnień, być może więcej pieniędzy na budowanie tanich mieszkań. Nie wiem, jak sobie to wyobrażają politycy. Ja jako praktyk mogę powiedzieć, że nie ma możliwości dzisiaj w Świnoujściu czy w innych miastach zbudować tanie mieszkanie, tanie jak to dzisiaj ma miejsce. Że dzisiaj, jeżeli dzisiaj wykonawca, który zbuduje mieszkanie, wyłoniony w wyniku przetargu i mówi, że zbuduje mieszkanie dla gminy, bo to za chwilę będzie miało miejsce, bo TBS Locum przygotowuje się do budowy kolejnych budynków, ale cena metra kwadratowego to jest około 8 tysięcy złotych, a może trochę więcej już. Więc gdzie tu jest tanie mieszkanie? A politycy tak lekką ręką zobowiązują samorządy dostaną wsparcie i będą budować. To jest po prostu niemożliwe. Uważam, że jeżeli rzeczywiście mają być dla tych, którzy nie mają mieszkania, jako pierwsze mieszkanie, przekazane mieszkanie komunalne, to można to zrealizować wyłącznie w sytuacji, kiedy samorząd dostanie do każdego wybudowanego metra mieszkania komunalnego, niezbywalnego, dofinansowanie 50% tego kosztu. Gdyby taką decyzję podjął rząd, czy ci, którzy dzisiaj są w opozycji i do tego się zobowiązali, to jest to, wydaje mi się, sposób na to, żeby zbudować kilkaset w Świnoujściu mieszkań, gdzie cena byłaby rzeczywiście niska, umożliwiająca nabycie ich przez tych, którzy nie mają wielkich pieniędzy. Drugim sposobem to jest to, aby banki, polskie banki, bo przecież dzisiaj one są,
udzielały kredytów, ale przy bardzo niskiej stopie procentowej. To byłby ten procent obniżony, to byłby wkład państwa dla kredytów mieszkaniowych. Gdyby takie decyzje podjęto i otrzymali te pieniądze ci, którzy czekają na pierwsze mieszkanie, to myślę, byłby to sposób, który ten problem przynajmniej by łagodził, bo rozwiązać do końca to chyba byłoby trudno. Tak jak powiedziałem, w Świnoujściu buduje się bardzo wiele mieszkań i wierzę w to, że część tych mieszkań kupią mieszkańcy Świnoujścia, którzy czekają na pierwsze mieszkanie, bo większość kupią mieszkańcy Świnoujścia lub ci, którzy chcą do naszego miasta przyjechać, żeby tu w tym mieście mieszkać. Także sytuacja na rynku mieszkaniowym jest myślę bardzo, bardzo obiecująca. Tych lokalizacji, gdzie powstają duże bloki mieszkaniowe, jest naprawdę wiele, szczególnie rejon ulicy Grunwaldzkiej. Tam koncentrują się te największe budowy, jeżeli chodzi o mieszkania. Drugą sprawą, taką bardzo istotną, to jest kwestia ostatnich dni. To decyzja, którą w dniu 30 maja otrzymałem z Warszawy, decyzję polskiego rządu. Tu chciałbym podziękować przede wszystkim panu ministrowi Szefernakerowi, który przewodniczył temu zespołowi, który przydzielał pieniądze z Polskiego Ładu. Świnoujście otrzymało pozytywną decyzję na dofinansowanie budowy stacji uzdatniania wody. 35 milionów. O tyle żeśmy wnioskowali i tyle żeśmy otrzymali. Przypomnę, że realizujemy program zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Program ten składa się z dwóch inwestycji. Budowa ujęcia wody na Mulniku. Ta inwestycja jest już realizowana, jest wyłoniony wykonawca, przygotowuje się do jej realizacji. I drugi temat, stacja uzdatniania wody, czyli ta woda pozyskana z ujęcia Mulnik musi być podana na nową stację uzdatniania wody, która będzie musiała być zbudowana. Do tej pory nie mieliśmy pieniędzy, był problem. Już dzisiaj wiem, że ten problem w znacznej części będzie rozwiązany, bo otrzymaliśmy dofinansowanie 35 milionów. Przetarg pokaże, jaka kwota będzie niezbędna. Podam, że w pierwszym przetargu, który ZWIK ogłosił, pierwsza oferta to było jakieś 37 milionów złotych, druga oferta 52 miliony złotych netto. No i jeżeli ogłosimy kolejny przetarg, to jeżeli te ceny będą oscylowały w tych kwotach, no to będziemy w stanie podjąć się tego wyzwania i realizować tą inwestycję. I problem ten taki, który jeszcze niedawno wydawał się nie do rozwiązania, jak Państwo widzicie, dzięki wsparciu rządu rozwiązujemy. I tutaj chciałbym nawiązać do jednego wpisu jednego z naszych mieszkańców. Dokonała tego wpisu osoba, która bardzo często się wypowiada na każdy temat, który w mieście się pojawia. Ma ogromną wiedzę, tak przynajmniej się wydaje. Pani Joanna Gatowska na swoim Facebooku napisała taki duży tekst. Polecam Państwu ze stycznia tego roku. Wejdźcie na jej strony facebookowe, przeczytajcie tekst, którego pierwsze zdanie brzmi: teraz drugi rok czekamy na cud, że może rząd da miastu kasę w ramach Polskiego Ładu. No i chciałbym poinformować wszystkich, że cud się stał, że dostaliśmy pieniądze z Polskiego Ładu, ale nie czekaliśmy na cud, złożyliśmy dobrze umotywowany wniosek prezentujący nasze potrzeby, ale oczekiwania. Rozmawialiśmy z osobami, które nas wspierały i dostaliśmy decyzję pozytywną i mamy pieniądze na realizację tego ważnego po tunelu. Ja to określam jako drugi najważniejszy temat inwestycyjny, który w mieście realizujemy. I to było tyle. Dwa słowa na temat wydarzenia, które miało miejsce w ostatnim tygodniu. To jest Baltic Business Forum, 14 spotkanie. Jak zawsze przyjazd wielu zacnych osób, przedstawicieli przemysłu, gospodarki, ale i również rządu.
bardzo liczna reprezentacja Ukrainy. Przyjechali samorządowcy z kilku miast ukraińskich, przyjechali również biznesmeni, przyjechali przedstawiciele z Turcji biznesu. No i trzydniowe obrady, które odbyły się, umożliwiły no, rozmowy na wiele ciekawych tematów. Taką osobą wiodącą był pan premier Belka, dzisiaj eurodeputowany, były prezes Narodowego Banku Polskiego. Bardzo ciekawe z nim spotkania, rozmowy na temat Ukrainy, ale Ukrainy po wojnie, jakie działania mogliby podjąć przedsiębiorcy polscy na Ukrainie, realizując ich oczekiwania, a wykorzystując swoje możliwości. Na tym spotkaniu Baltic Business Forum miało miejsce, myślę, ważne wydarzenie, przynajmniej dla naszego miasta. Podpisałem porozumienie z miastem Truskawiec, porozumienie, o którym mówiliśmy już 2 lata temu. Na poprzednim Baltic Business Forum podpisaliśmy taką wstępną umowę o współpracy, a finał miał miejsce kilka dni temu. Podpisałem umowę z merem Truskawca, była delegacja 3-osobowa z Truskawca. I co mnie najbardziej cieszy, porozumienie da możliwość do współpracy, ale współpracy głównie uzdrowisk, bo Truskawiec jest miastem, tak jak Świnoujście, miastem uzdrowiskowym. Na terenie tego miasta funkcjonuje bardzo prężne przedsiębiorstwo uzdrowisko Truskawiec. I spotkanie, które miało miejsce w czasie tutaj tego spotkania Baltic Business Forum z władzami uzdrowiska Świnoujście, myślę, przyczyni się do tego, że już w przyszłym roku, mam nadzieję, wojna się skończy, nasze uzdrowiska będą mogły współpracować z korzyścią dla obu uzdrowisk. Uzdrowisko Truskawiec dysponuje bardzo liczną bazą zabiegową, zatrudnia wielu specjalistów, lekarzy, pielęgniarki, osoby obsługujące kuracjuszy i można w ramach współpracy, i tak to sobie wyobrażam, że do Świnoujścia przyjadą specjaliści z Truskawca, niektórzy będą chcieli może podjąć pracę właśnie w Świnoujściu, wzmacniając kadry uzdrowiska w Świnoujściu i ta współpraca może się rozwijać, tak jak powiedziałem, dla dobra obu uzdrowisk. Tym bardziej, że przecież dzisiaj Polacy w uzdrowisku w Truskawcu są najliczniejszą grupą spoza mieszkańców Ukrainy, którzy tam przyjeżdżają, żeby się leczyć. Także cieszę się, że to miało miejsce i wierzę w to, że w kolejnych latach ta współpraca będzie się rozwijała. I ostatni temat, którym chciałbym powiedzieć, na ostatniej sesji Rady Miasta Rada podjęła uchwałę o utworzeniu osiedla Posejdon, czyli stworzenia samorządu, który by reprezentował osiedle Posejdon. We wrześniu mają być podjęte decyzje dotyczące wyboru władz. A osiedlo Posejdon w ostatnim okresie i jeszcze wcześniej, no jest bardzo głośno, za sprawą planu zagospodarowania osiedla Posejdon, nad którym pracujemy już bardzo długo. Ten plan wzbudził wiele dyskusji, kontrowersji wśród mieszkańców, bo inne zdanie mają ci, którzy prowadzą handel, od tych, którzy mieszkają tam i prowadzą działalność, wynajmując pokoje. Powoduje to no, liczne konflikty, w sensie nie fizycznym, tylko słownym. Różne zdania, różnice zdań. No i ciężko pracujemy nad tym planem. I powiem tak, bardzo liczę, że samorząd, który będzie reprezentował osiedle Posejdon, będzie chciał z nami współpracować po to, aby stwarzać jak najlepsze warunki zamieszkania dla tych, którzy tam od wielu, wielu lat mieszkają. Wierzę w to, że samorząd, który zostanie tutaj wybrany spośród mieszkańców, będzie współpracował zupełnie inaczej, jak ma to miejsce dzisiaj, kiedy powstało Stowarzyszenie Osiedla Posejdon.
To stowarzyszenie, które powstało, w którym no, najbardziej aktywny jeden z mieszkańców osiedla, no, wydaje mi się, że jego celem nie jest działanie na rzecz mieszkańców, a realizowanie pewnych planów, które sobie postawił i po prostu no, próbuje realizować. Pierwszym celem, który sobie postawił, to jest uchylenie planu zagospodarowania przestrzennego, który Rada Miasta uchwaliła w roku 2012. W 2012 roku, w sierpniu, w 2012 roku Rada podjęła uchwałę, ustalając plan zagospodarowania dla nie osiedla Posejdon, dla tych terenów, które znajdują się od ulicy Bałtyckiej w kierunku granicy. Dzięki temu w 2017 roku, proszę zwrócić uwagę na daty, w 2012 uchwalono plan, w 2017 udało nam się sprzedać działkę tą przy ulicy Bałtyckiej, gdzie dzisiaj jest centrum handlowe, za 17 milionów złotych i prywatny inwestor w oparciu o plan na własnej działce zrealizował centrum handlowe i ma dalsze plany co do jej zagospodarowania. To stowarzyszenie podjęło działania, żeby uchylić plan. To pytanie, i co dalej? Czy będzie również dalej dążyło, żeby zburzyć centrum handlowe? Nie wiem. Nie wierzę w to, że uzyska tutaj jakiś pozytywny rezultat, ale próbuję. Ale również podejmuję liczne działania, występując do nas, do samorządu, jako stowarzyszenie, ale jako osoby prywatne, pan Oseski jest tutaj no, najbardziej aktywnym. Dziesiątki pism. Ja podam, że otrzymaliśmy łącznie 14 pism różnych treści. Część kieruje do nas stowarzyszenie, część pan Oseski. No, w problemach, które nie dotyczą, w niewielkim stopniu dotyczą osiedla Posejdon, a głównie dotyczą inwestycji przy ulicy Bałtyckiej, ale w kierunku granicy, ale również części inwestycji, na których dzisiaj funkcjonują targowiska Warta, Orion, hotel Warta i te następne budynki tam idą w kierunku morza. Pan Oseski wystąpił do mnie, do prezydenta z roszczeniem, bo tak to określił również, że budowa centrum handlowego przy Bałtyckiej spowodowała utratę wartości nieruchomości na osiedlu Posejdon, czyli utratę walorów osiedla w wyniku realizacji centrum handlowego. Powiem szczerze, wydawało mi się, że kiedy inwestor poinformował mnie, że chce zbudować tam Castoramę, Biedronkę, Rossmann, stację paliw, że to jest to, czego wszyscy oczekują. Bo mieszkańcy Posejdonu, kiedy zlikwidowano sklep Polomarket, a zlikwidowano, ponieważ obroty tego sklepu były niewielkie i ten biznes dla właściciela się nie opłacał, no, prosili mnie, występowali do mnie, aby stworzyć jakiś obiekt handlowy, gdzie mogliby dokonywać zakupu, nie jeżdżąc do centrum miasta. I w czasie, kiedy ten obiekt się pojawił, słyszę krytykę, że to centrum handlowe spowodowało utratę wartości nieruchomości na osiedlu Posejdon. W wyniku tej utraty wartości nieruchomości pojawiło się roszczenie pana Zbigniewa Oseskiego, roszczenie finansowe 500 000 zł za utratę wartości jego nieruchomości. Ten pan pisze również, że żądać będzie od samorządu, czyli ode mnie, że wykupię jego dom, ponieważ nie może uzyskać pozwolenia na jego rozbudowę.
A chciałby ten budynek niewielki rozbudować, nie wiem po co, no po to pewnie, żeby było więcej pokoi, można było je wynajmować, ale to jest problem tego pana. I mówi, że żąda wykupu przez miasto tego domu za kwotę minimum 2 miliony 100 tysięcy. Takie roszczenia do mnie są kierowane. Również ten pan informuje mnie, że on nie może otrzymać pozwolenia, a inni na osiedlu Posejdon otrzymali warunki zabudowy i pozwolenie na budowę. I wskazuje dziesiątki obiektów na ulicy Chodorowskiej, Gałczyńskiego, Marynarki Wojennej, Stafa, Norwida, Tuwima i Broniewskiego. Wskazuje konkretne adresy, gdzie właściciele tych domów coś tam wybudowali. Ja mogę tylko powiedzieć, że jeżeli wybudowali to zgodnie z prawem, dostali pozwolenie, bo na tamten czas, gdy ubiegali się o to, te pozwolenia mogły być wydane. Dzisiaj takiej zgody wydawać już nie będziemy i nie możemy. I plan ma to również usankcjonować. Oddzielnym tematem to jest to, co dotyczy tego pana i stowarzyszenia, to jest żądanie, abym udowodnił jako prezydent miasta, że mogę jeździć autem służbowym, że mam odpowiednie kwalifikacje do tego, żebym jeździł tym autem, że mam odpowiedni stan zdrowia, czyli żąda zaświadczenia, jakie powinienem posiadać o moim stanie zdrowia. Ale to jest nie wszystko. Żąda również, jeżeli takie zaświadczenie posiadam, żąda, żebym wskazał lekarza, który mi to zaświadczenie wydał. Oczywiście tego nie zrobię. Żąda również ode mnie, abym do pracy i z pracy wychodząc, po często 10 godzinach, żebym nie jechał autem, tylko szedł pieszo. Informuję uprzejmie, że tak robię. Nie jeżdżę autem do pracy, nie wracam z pracy do domu samochodem służbowym, bo uważam, że to byłoby nielogiczne, bez sensu. Bardzo blisko mieszkam. I z takimi zachowaniami mam do czynienia. Dziesiątki, jak powiedziałem, dziesiątki pism, które codziennie prawie są kierowane do urzędu w różnych sprawach, wymagają zaangażowania moich współpracowników. Poświęcamy wiele godzin na to, żeby temu panu czy temu stowarzyszeniu odpisywać i zastanawiam się, po co to? Po co tego typu sprawy są? I żywię tylko nadzieję, że zwracam się do mieszkańców osiedla Posejdon, że ten pan nie będzie reprezentował również państwa w Radzie Osiedla. Apeluję do państwa, znam wielu mieszkańców osiedla Posejdon, przyzwoitych, porządnych ludzi. Zgłoście się, jeżeli zależy wam na osiedlu, reprezentujcie swoich sąsiadów i będziemy współpracować. Będziemy współpracować, i tutaj deklaruję, będziemy współpracować dla dobra mieszkańców tego osiedla i miasta Świnoujścia. O to was proszę i dziękuję za uwagę.